Powoli, ja go czysto wyprzedziłem, nie? Na Monako. W sensie, bo to nie, był ostatni wyścig, to nie było. No cóż, agresywny był też o werdykt. Co to jest pełny grid, panowie? No, aż jestem sam pełen podziwu. 19 osób jeszcze 20? 20. No, rok szkolny, ludzie powracali z wakacji. Był, ale był nadmiar jeszcze. Ja musiałem robić listę dla rezerwowych specjalną, zapisową. Znaczy ja mówię od razu, że od października może się okazać, że... Był. No tak, to wiesz, to jeden crash 8-8. A tak, ładuj się. Ładuje się. Co tak długo? Już mi wczytało, spokojnie. No to cool bike. Crash T1-8 osób odpada. Robimy botasa. Tak, o. Ja jestem wczytany, opony już wybrałem. To nie wiem na kogo. Ja chcę wygrać, ale z Robem i z Szykucem i w sumie z Kranzem też będzie mi ciężko. Asaf, internet. A ja jestem czytany już, właśnie o to nie chodzi. Nie, to jest internet, oni mają lepsze tempo ode mnie. Nie, w sensie, jeżeli tak, nie ja może czytuję, ja głupiego mam, zrobić, tak, ale Rob i Szykuc będą ciężcy dla mnie. No jeszcze Kirito jakoś ogram, ale Szykuc i Rob, ich muszę ograć. O, tutaj... Bo oni będą tutaj największym ogniwem dla mnie. Masz czy strefę DRS, z czego możesz przelać na jednej na spokojnie. Aha! Pada! Łety. O Boże. No koledzy, mamy łety. O to przewidziałem. Crash to jeden. Ale nie ma, bo pada ci potem się patrzy. Łety. Ja mam pytanie, czy ja wiesz, mam co, prawo? Dopiero pod koniec wyścigu mam przestać padać, więc tak naprawdę... No to łety i ja mogę sobie, ja mogę sobie jedno kółeczko zrobić zapoznawcze na mendach, ale nie wiem, czy ono ma sens. Też robię. Ja robię. Czy kurde jedno na tym, na suchym dobra, setupie, w sumie czy... jedno na medzikach sobie zrobię. No, ja też robię. Suchy setup bierzecie, czy mokrych bardziej? Nie. Na suchym, nie ma co robić mokrych się nie opłaca. Ja biorę setup pod prędkość i jest git. To się po prostu zwiększa tam skrzydło i to wszystko. A ja nawet nie zwiększam, ja po prostu staram się jechać na tym suchym i wychodzi mi to w większości przypadków, więc... Nie widzę sensu jakiegokolwiek używania mokrych setupów. Zginalla. Tym bardziej, że w kwalach na tym stracisz. No właśnie wiem, że ale... A tutaj kwale są ale w ogóle... dosyć skipowe. Chyba. W ogóle bardzo fajna pogoda w Singapurze. Deszcz? Nie, teraz, na kwalifikacjach, tak jest niby, wiesz, tak niby deszczowo, a niby nie, nie? Fajnie by było, gdyby była taka opcja, że można pogodę za IRL brać, nie? No. Ale, no to IRL. Cześć, kul. O, Simone się ma. A coś ty tu? No, w stolu się rozbiję na pierwszym kółku, kurde. W pierwszym. Kibicować mi przyszedłeś, tak? Co? Kibicować mi przyszedłeś? Tak, kibicowałem przyszedłem. Oj, dobra, to wyrąbane w sola. Włącz sobie streama i... A ktoś już pisze, że resecik, kurde, trzeba. Venos. A co, nie, co jest, chwale macie? Tak, właśnie zaczęliśmy. To dobra, to daję do was. Pojadę. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, jest 20 osób. Nie, już niestety miejsc nie ma, full grid dzisiaj jest. Kurde. A to jest hit, jest full grid, to się nie dzieje. No.
O Jezu, ale nie wiem. Dzisiaj wszyscy są pełni podziwu. A najbardziej to ja. Jak tutaj było po 14-15 osób na wyścig, a teraz nagle full grid. Fajnie, no wyjeżdżam, że gierby mówi, że kurde, tor pełny. Ale to wiesz, to będzie tak, że robisz sobie czas w kwalifikacjach i nagle wiesz, że kiedyś debil sobie postanowił zmienić linię i zrobić może fina. Tak to będzie wyglądało, jestem tylko pewny. Ja tak miałem już nieraz, tak przewiduję to. A wyścig w deszczu to sobie mniejsze ustawienia tego deszczu, żeby widzieć cokolwiek. Oho, już widzę, rezerwowy jeden się rozbił. Co to taki? Ten mupet, czy jakby tak... Czy jakby to mupet, jak się nazywa? A to wiem, którego przychodzi. O kurde, a to wróciło. Serio? Już to unieważniłem? I to nawet... Ta, mój dziwnie. Wyjechał. Dobra, to już medy są do śmieci. O, siema. Już medów nie wykorzystam, już teraz softy. Ale tu oponka. Co jest, że... Musisz oczywiście puścić wszystkich. Czy powiedz mi, czy u ciebie mam to, że kreski w sensie, że słaby... Oho, kontrolę. Nie masz takiego czegoś u mnie. A właśnie Rob się wycofał bez kółka, więc zapowiada się ciekawie. A ja zapomniałem o tym, że skręcić trzeba. Nie wiem, co on chce... Nie wiem, co on chce ugrać, ale zapowiada się nieźle. Że zostaje z głównych ogniw mi tylko szykut. Byle się nie rozpierdzielić na kwalach, jak ostatnio. Pietrek 35-4. To zmiażdżyłbym to raczej. Czy każdego przepuszczę po kolei? Akurat Kajetanika schowali, ale dobra, mnie też już schowałem. I od razu softy. I co, Simon, odpali jeszcze streama? Jeszcze nie. A gdzie jest jakiś link? Jest jakiś wow. Link? Kanał live. Kanał live. A, na Twitchu, Boże, nie na Twitchu, kurde. No dobra. No wiesz, to tak naprawdę z kanał streamera. Okej. Okay. To zrobiłem ten czas na medach. Nie podałem się ten czas w ogóle. Chociaż... Ty, Rob Kubica w ogóle u was jeździ. Keramzytowi? Jeździ Rob Kubica, keramzytowy, tak. Ale Rob Kubica widzę, że for fun jeździ z ostatniego miejsca, widzę. O, dla jaj jeździ, też mi się tak wydaje. Tam nie dla jaj, tylko żeby poćwiczyć, no, kurde. No, szkoda w solu, kurde, zawaliłem totalnie. Robciu... Jak ty żeś to zrobił? Nie wiem, kurde. No w Q2 się chciałem zakwalifikować na medach, nie powiodło mi się, 15 startowałem. Przejechałem pierwsze kółko, giga kółko, przejechałem, już byłem ósmy. Już byłem ósmy i szósty i się rozbiłem, kurde, na te jeden, na te dwa. Oj. Najgorzej. A jaki to jechałeś? No Bahrain, no ale dobrość. To wstyd się rozwalić na Bahrainie. Nie będę załował. Oj, tam pojadę w kolejne, to pojadę i wygram, no ale to wiesz. Ej, to nie. Prawie, że takie no ogółem to są takie klamuski. Wiesz. No z ciebie takie klamuski nie ma tam. No to jest, co pan zrobi? Co się stało? Chłop w Alpinie robił okrążenie hopy, wiesz. Nie formujące, czasówkę robił i jakiś has zaczął z nim ścigać i zrobił mu daje bomba. Dobra, jesteś w stanie stwierdzić, co to za has? Karnule, ale nie wiem czy on robił czas, czy co, ale nie od RS-a. Has. Hobita czy Karneusz? Karneusz, dobra. No to jeśli... Jeśli ten z Alpiny... Ale mnie boli, że nie mogę z wami pościgać, wiecie?
Wiecie, jak mnie boli, że nie mogę się z wami pościgać. No cóż, no dzisiaj full grid. No właśnie tak dziwnie. To się nie dzieje. Ta, na te jeden, ile z te jeden osób wyjedzie? 9, 8? No też mi się tak wydaje, tak. A to restart będzie jak ty taki karambol będzie, czy jedziemy dalej wywalone? Wiesz co, jeśli będzie naprawdę ogromny karambol, to zrobię restart, oczywiście. Hotlapa sobie wyłączę. A gdzie streamują? Na Twitchu, nie? Twitchu, tak, na kanał streamera. A na jakim kanale? Noty. A, ty. Na jego prywatnym kanale. Cześć, panienki, zdążyłem? Nie, zdążyłem. Jest full grid i nie pojedziesz. No. A czemu Szymon tu jest? Bo Szymon sobie streamka ogląda. Bo rozwalił się w solu i stwierdził, że tutaj sobie przyjdzie. Jednak nie. Czekaj, to kto daje streama w sensie z tego wyścigu? Nota. A Kulbeka tak na przyszłość, jak jest 5 rezerwowych, a 4 miejsca, to jaka kolejność jest, skoro nie wiesz, kto kliknął kiedy? Osobne wpisy jeszcze. Na kto pierwszy, ten lepszy. Aha. Dobra, prawie spinowałem was w ostatnim zakręcie, Jezu. No mi się przysnęło, bo wczoraj spałem tylko 1,5 godziny. Oj. Także sorry. Ogólnie to kwalifikacje się kończą za 9 minut, a tylko 8 osób ma czas. Cool bike, czy to prawda, że ty zapraszasz kilka osób? Bo kurde, zauważyłem to. Że co? Nie, że nagle jakieś, kurde, nagle 6 osób przyszło do nas. Wiesz co, ja nikogo nie zapraszałem, może to ktoś inny. To kto to może być? Nie, no nie wiem, pojęcie. Kurde, no... Ja tylko jedną dzisiaj osobę zapraszałem, a nie 6. Kolejne sobie unieważniłem. A miałem 2 rekordy już. O, ja się to by nazwa, będę musiał przejechać za to. Ale aj, kurde, mamy zakręty, nie? Co ty zrobiłeś? All set. Everyone clear. Dobra. Car to track. Trzeba szybko wyjechać i zrobić jeszcze jedno. Tak, nie unieważnić teraz. Dobra, do chłopaki jeździcie sobie, bo widzę, że coś na PRL-u się dzieje ostrego. No, ale też chyba pójdę. Na PRL-u? Czy nie, ty Szymon, ty lepiej zostań tutaj. Nie, tam pójdę, spokojnie. Nie, no, ty zostań. Nie, pójdę. Dobra, to ty idź, a ja zostaję. Zaraz to PLP pewnie może... O, to może nie spotkanie już. O, AMG Graf F1. A to nie, to... Jak AMG Graf F1? No, pokazuję mi teraz AMG Graf F1. No bardzo mi przykro, nic nie kliknął, się spóźnił, jego problem. I wywaliłem go na rezerwę. Nie! Stąd też Kajetanik jest teraz moim teammate'em. Ja prawie się zabiłem na ostatnim zakręcie. Nie wiem, jak długo Kajetanik pociągniesz. Ale... Ty tak, będziesz jeździł, ktoś dowoził, jakieś punkty, to wszystko będzie tacy. Bo ja sam konstruktorki nie utrzymam. Wiesz, jak nie będzie, to wiesz, tak wiesz. Rezerwa. AMG niestety mi tego nie zapewniał, że też pomagał konstruktorkę. Oj, teraz to ładny czas. Bo albo go nie było, albo tylko na... Nie no, tylko na Silverstone był. A jak wybierzecie ten ostatni zakręt, na jakim biegu? Ja jestem na automatycznie, to ci nie powiem. O. Bo kurde, ja wziąłem... Ja też jestem na automacie, więc... Co ty gadasz? Ale mi się wydaje, że tak 5-6 chyba, nie? No, 5-6. No ja aż na 6 wziąłem, wjechałem na kerba, prawie się zabiłem, nie? Zdrowałem skrzydło sobie, ale zaliczyłem. A na 6? To spróbuj na 5, nie? A kurde, na automacie wydaje się radę. A ty ja jestem na fazie, nie? Jak na fazie na manualu, to mi się pozabiją. Ale automat nie jest na tyle opóźniony, żeby tego? Żeby czuć wyścig? Nie, chyba nie. Ja sobie przestawiłem na przykład, że... X-a sobie odbindowałem kompletnie, kwadrat to sobie ustawiłem gadanie z inżynierem i na triggerach tam biegi, nie? Nad gazem i nad hamulcem. Czy ja wchodzę na 5 i wciskam 6 w połowie zakrętu. Właśnie ja na 6 wbiłem, to mi tupę wyrzuciło prawie z połowy wpadę, miałem kwarta. Kurwa, 6 minut jest to zdarzenie, że jest okrążenia takie szybkie walnąć, nie? Ja muszę coś w końcu wykręcić, bo ja nie mogę startować tak z tyłu. Nie wiem, czy na softach dwa przejazdy nie zrobię, czy się po prostu się wrócić jakoś. Jeszcze zobaczę. No, jestem 9, więc nie jest źle chyba. Zaraz może być 10, teraz tam się wkręcić kółko.
kurde, w ostatnim sektorze 1,5 sekundy straciłem, tak patrzę, bo strasznie wolny ostatni sektor miałem, bo tam bałem się gazu docisnąć. Sam docisnę to i może nawet to piątka wpadnie. Też jeszcze się przyzwyczajam do nowego, bo jednak ten handling się strasznie różni od 2020, nie? A mam może w tej grze niecałe 20 godzin. 25 godzin maksymalnie, nie? Więc ja się jeszcze przyzwyczajam. Widziałem Coolbike, to śmiałeś ponad 50 chyba godzin, nie? Ja zaraz będę miał chyba stówę. Bo dostałeś jakieś osiągnięcie za to, że 50 godzin, 50 wyścigów. 50 może. Na torze. Właśnie, 50 kurde wyścigów na multiku, jak ty żeś to zrobił? Cię pytam. Normalnie, open lobby jeżdżę też. Na tym przestałem kiedyś pojeździć, kurde. A dzisiaj, chociażby dzisiaj też z Jacobem jeździłem sobie open lobby. Ja mam farta w ogóle, że tu jestem, bo kurde jestem na mieście, nie na siłowni, wychodzę z siłowni, widzę, że autobus podjeżdżał, w ostatniej chwili zdążyłem. Gdybym nie zdążył na autobus, to by mnie nie było. Bo wtedy co napisałem, że za 3 minuty będę to do domu wchodził, czy zorientowałem, że zaraz nie jestem przecież. Co 34,1 gram z tobą wykręcił? Dobra, ja szybko jeszcze próbuję skręcić jedno. 4 minuty. Tak się pospieszę, to i może zdążę jeszcze 2, bo w sensie to zacznę i kolejne. Mam nadzieję taką. Ktoś chyba zawalił ścianę. Ja. Dobra, muszę szybko ściąć cały to wyjaźń. Chociaż nie, już chyba nie zdążę. Mogę nie zdążyć już. Ej, co jest? No tam mi zwaliło. Kurde, zjeżdżam chyba po opony najnowsze. Paliwa zalewam na jeden przejazd i chyba robią stację. Ej, o co chodzi? Robiłem czas, nie? Po czym mi zarzuciło i wywaliłem w bandę i mają DNF-a. I od razu potem zrobiłem DNF-a. Kurde, czy ja zdążę? Od razu po tym jak mam DNF-a, mi zwaliło tego. DNF-a nie mam. Tak połączenia z siecią internet. Co jest? To jest pytanie, czy Tarkoven? Czy zdążę? Powinieneś zdążyć raczej, nie? To 3 minuty. Jeszcze jedno bym chciał zrobić, no zobaczymy. Jeszcze jedno da się zrobić. To ja właśnie tego, zmieniam opony na... To mnie wciągają dopiero, kurwa. Mnie też będą dopiero wciągać. Ej, niech mi ktoś wytłumaczy, pokazuje mi, że nie mam internetu, a gadam z wami. Może być blisko w sumie. Ja się dopiero w boksie pojawiłem. Mogę nie zdążyć. Mnie wciągają dopiero, więc wiesz. A jak zdążę, to na styk. Ściągać mnie szybciej, no głąby wy. Come on. Ile jest? Jezu, ściągać mnie szybciej, jakieś 2,20 jeszcze zostało. Ściągać mnie szybciej, a nie. Ja nawet nie cholera, wiem, jasne. Wyjeżdżam. Cholera, mać, mogę nie zdążyć. When you're ready. A jeszcze chcę pokonać keramzytowego, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. A który jesteś? Drugi. Jak ty to musisz na to... Ty chyba znasz do perfekcji te limity, nie? Słuchaj... O, cisnął tutaj, nie? Cisnąłeś chyba kurwa jak na tym Singapurze, czy nie? Ja do sola to pociłem. No. Ja przyznam, bugiem na T2 ja wykręciłem 33.0. Ja przyznam, że ja na trybie kariery, nie? A normalny kółko, jak sobie przejechałem bez cięcia, to 33.7. Już, więc jest potencjał, ale chyba nie zdążę. Jak teraz nie zetnę toru, to nie zdążę. A zostało mi 1,5 minuty, ja mogę nie zdążyć. Tak chyba będzie, że nie zdążę. No, blisko będziesz miał strasznie. Kurde, zostało jeszcze ile? Minuta. A ja mam cały tor do przejechania. Ja mam cały tor do przejechania. Ja 10-15 sekund. Właśnie daję zakręty. Ginam, żeby tylko zdążyć. Na styk. Muszę być na styk, a jak nie będę, to się wkurzę. Oj no, ej, szczerze, ma być 4, to mu raczej nie zdążysz. Czemu ja nie mogę dołączyć do wszystkich? Dawaj, ja sam w grzej. Co? Chcesz dobre okrążenie, nie jedz za mną, tyle ci powiem.
Ja cię może puszczę. A co mam zrobić? Jeszcze wsadził mi się szykut. Jesteśmy na styk, słuchaj, teraz. B2, jeszcze wsadził mi się szykut. Ale to się uda, to że jak będę zapierdzielał po prostu na fula, to że się nie rozwalę po drodze. Ej, Kuba, jak... Nie wierzę w to. Kurde, weź się potem zaproś, bo to film, bo nie może mi dołączyć do sesji, nie? Mam problem. Jezu, 30 sekund, 25 sekund nie zostało. Ja jeszcze jeden sektor do przejechania. Darkowe, nie, cię, wpuszczam cię. Robię restart kompa, bo to... Fuck! Unieważniłem jeszcze sobie na koniec. Koniec. Jeszcze sobie unieważniłem. I już wie... Dobra, no to P3 będzie chyba. Bo jeszcze dowalił teraz szykut 34-2. I już teraz... Aj, kurde. Aha, teammate startuje 17. Tak średnio bym powiedział. Kajetanik. Dobra, hej, spróbuj dojechać w punktach i będzie naprawdę dobrze. O kurde, plus sekundę mam. O moim starym czasie. Spróbuj wszystkich swoich sił po prostu na to. Dobra, no krążenie, dobra, szykut już... Więcej nie wykręci szykut z B3. Co? Pietrek B3? A, to jest czwarty startują, rozumieć. Dobra, to jeszcze do kibla. Kurde, unieważniłem na ostatnim zakręcie. Pytanie. Czy jak rozjebałem się, ale tak jakby przez metę przeleciałem, to zaliczy mi? Czy nie? Ciężkie pytanie, powiem ci szczerze. Chyba zaliczyło, bo się poprawiłem o pół sekundy, ale kurde. Dobra, zdążyłem. A, żebym odjebał! Na ostatnim zakręcie się zabiłem. Miałbym ja jeden... muszę tylko dojechać chociaż na podium. Miałbym 1.35.0, jak nie 1.34. A jestem w piekielnie korzystnej sytuacji, bo blisko zrobiłem. Wjechałem na tej piące, wybiłem. Ja półtorej miałem. Aha. Ja nie mogę. Który finalnie jesteś? Który finalnie jesteś, przypomnij? 12 chyba. 12. Ale nie wiem, czy mi zaliczyło ten raz, bo ja miałem polepszony, ale się rozwaliłem tak jakby przed metą. Ile tu paliwa wziąć? Kurde, właśnie, bo tu się strasznie szybko zużyło paliwo. Plus 3 okrążenia, tak, o kurna. To jest deszcz. O ja pierdzielę. Wiesz co, ja wezmę plus 3,5 nawet. Bo ja się po prostu boję. Plus 4 weź od razu. Nie, 3,5. A safety kary trochę będą. Na pewno dobra, będą. To wtedy jakoś spróbuję spalić to. To jest deszcz jeszcze, ja nienawidzę deszczu. No, deszcz też jest niekorzystny. Ja na deszczu nie umiem startować w ogóle. Jeszcze Alfa... Teraz Alfa Tauri jest. Jak wy startujecie? Jestem. Jak tam sesja? Jak sesja? Ja się staram trójkę. A, Jezus, stary, miałem cię zaprosić. Kurde, cię miałem zaprosić. Szybko, a już nie zajedziecie? Słuchaj, dobra, już cię zapraszam. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Masz lawkę i ja już wracam tutaj do jazdy. Dobra. Wenas, kurde. No, szaleję troszeczkę. O nie, co ja robię? A w ogóle, warunki są słabe. Którzy jesteście? Którzy jesteście? Ale się zbaźgiłem. Ja jestem czwarty. Ale się zbaźgiłem. Nice, bo ja będę chyba top 10 nawet. Bo przy okazji się do mnie kręczytowy szybko zbiegł. I Pietrek w kodykach, jakbym zdążył, bym się poprawił. O to zapadł, jeden z nich się wywali na pierwszym zakręcie. Ja się waliłem, problem miałem chwilowy z kontrolerem. Tak, ja miałem z internetem. Co się utrzymać w ogóle nie da na tym torze.
No, ciężko jest. Ciężko, ciężko. Czele, ciele, tu był? Nie. Na gazie, bo mi rozłączyło na chwilę. Trzeba już jest git, bo zmienię ładowarę. Kajetan to jest panikacja. Co to tam? Nie no, kajetanik. Te... Aha. A jesteś w stanie... Dobra, inaczej, jesteś w stanie mi powiedzieć kto? A czy ja nie mogę przyjąć kierowcy? Halo, co jest? Many. Jak przyjąć kierowcy nie możesz? Obserwator i powinno ci tam mieć. Nie mam, many. Jak to nie masz? Ale grzydnia. A, słuchaj, bo ty podczas formującego tego nie zrobisz. Tak, no. Jak się będziemy ustawiać, to chyba wtedy. Nie, jak się będziemy ustawiać, to... Nie, jak będą już... będziemy startować, to dopiero wtedy będziemy wziąć. A, to... Że jesteś skazany na straty, bardzo mi przykro. Jestem siódmy! Ty, może się okazać, że AI Bote. Lepiej wystartuje. Że bot najlepiej wystartuje ze wszystkich. O, haubica się rozwalił. Dark, a czemu 11 Dark Owen? Że bot jumpstarta. O, nie było czasu na trening, no, przykro mi. Ty, tak? Może ja AI spróbuj, pozwolę startować. Sobie menu pauzy wbiję, zobaczymy co się stanie. Aha, tequila, dobra, w porządku. Wszystko rozumiem. Jak tam, bo szkoła? Praca, nie wiem, słuchaj. Wiesz co, u mnie szkoła, no... No nic, akurat nie cieszę się, jak krzywdzę się. Jak ja usłyszałem o maturze, jakie wymagania są na maturę, to chciałem sobie włączyć. Ja mam ósmoklasisty teraz. Ósmoklasisty to jest pikuś, uwierz mi. No, to ja też teraz... Stary, ja ci powiem tak, ja się potwornie boję polskiego, bo ja z polskim jestem słaby. Nie bój się, to jest czytanie. Ale właśnie, lektury też są sprawy. Lektury. Ja z lektury albo pały, albo dwie, albo maksymalnie trójkę łapię. O to chodzi, że... Wiesz akurat na osobę, która pamięta prawie wszystkie lektury z gimnazjum. Ja nic nie pamiętam. Ja też niczego nie pamiętam, a ja też piszę właśnie w tym roku egzamin. Smoklasisty? Sypał, no. O, przejmuję kontrolę. Ja się sobie postawiłem cel, że żeby z polskiego po prostu napisać na 50% będzie dobrze. Co jest? Czemu mam taką dziwną kamerę? Ale boga start miałem zaliczyć. Aha, no. Słaby start, kompletnie słaby, tragiczny. Pullback z owo, ja tego, ja... O, zasałem. Nie, zupełnie mnie! Rollercoaster mnie wyprzedził po desce, nie wiem. Benat, wypadł. Czemu ja nie mogę nic zrobić? Każdy no to nagramy! Ej, ale tu się nie da jechać, my musimy uważać mocno, bo tutaj... I się rozwa... Nie! W najmniejszym tym. W najmniejszym dodaniu gazu. Nie, to jest. Wiecie, co mi się stało? Warunki są tragiczne. Nie o to mi chodzi. Zawsze o, Owski zbinował! No to się zbinował? No zbinował, ale gra każe mi powrócić na pozycję, bo... Ale nie, wiesz co mi się stało? Bo wiesz co, że ja przyjmowałem kierowcę, to ja miałem kamerę... Przyjmowałem kamerę, nie? Że ja miałem kamerę jakbym był, wiesz, w telewizji, nie? Jakby komentatorką, nie? No dostał tam PK. Tak, ja będę inżynierem tutaj. Ofi, dobra. Alpin. Ten, który zbinował. David ma 10 sekund kary, Silver, Tekira ma 15 i reszta ma po 5. I Osu ma 5 sekund kary i PK. Pierwsza piątka bez kar. Mhm. W zasadzie ósemka. Pierwsza ósemka. Bywa już jeszcze Gutia też, ale szykut jest uszkodzony, słuchajcie, to jest dobra wiadomość dla was. Early shiftować musicie, no może. Early shift i... Ale na tym deszczu się w ogóle utrzymać nie da. To są tragiczne warunki. Ty, ja mam... Deploy the safety car. Or red flag. Red flag i maybe restart od nowa, bo... Ja to wyślę na... Nie zmienię. Ja warunków pogodowych stary nie zmienię, więc... No ja wiem, ale ja to zgłoszę pod skargę na tego, nie? Jak będzie restart. A to master. Ale nie! Już opuść, grid pozostanie taki sam, czy tak nie pojedziesz? No właśnie. Po prostu dwa okrążenia z ASC i punkty przyznane. Właśnie, opuść, jeszcze jedno. Wiadomo, które jest spotkanie perelki? Co, ja wyszedłem w startu, bo nie mogłem z tym budłem już wytrzymać. Aha. Ale Riles i ekipa robią taką tam popylinę, że już mi się słuchać tych głupot nie dało, nie chciało. Kurwa. Rozumiem. To pewnie o, 10 tak jak miał safety car wyjechał, nieźle. No to dobrze. Dobra, mogę go wyprzedzić chyba, nie? Wywołałem safety cara i... Dobra, mogę go wyprzedzić, dobra. Pewnie, powiedziałem, żeby wypuścić safety cara, bo warunki są niezdatne do jazdy.
To jest... Nie. Bo tu nawet łety nie dają sobie rady. Więc... Jak nie dają rady? Co ty gadasz? Mi się jedzie. Ja lekkim... Ja delikatnie za mocnym dodaniem gazu się ślizgałem, więc łety... Wiesz, jaka to scena kiedyś robił? Łety po prostu nie dają rady według mnie. Wiesz, jaka to bardzo dobrze robił na zakrętach? Jak robił scenę? Dodawał gazu, odpuszczał, takie coś robił na deszczu i pulsacyjnie tak jakby. Wiesz co? Ja właśnie też tak robię. Ale jestem na siebie zły, bo teraz kurde straciłem dwie pozycje na starcie na darmo i jeszcze... No to ja 14 startowałem chyba w końcu i po start miałem po gazie, wyprzedziłem te 4 osoby, tak o. No właśnie, ej, kto się rozwalił, że jest safety car? Ja się rozwaliłem, bo nie wiem czemu, ale miałem, wiesz, jakby kamerę z tej osoby, nie? Okay, ale nie, to na pewno się rozwaliłeś. Z gorszych warunków mieć nie mogłyśmy. Aha, ja mam plus 4 paliwa. Ale 17 osób jeszcze jedzie, kurde. No dużo, jak na tą ligę to dużo. Ja to zrobię w każdym. Ja muszę cisnąć do przodu. Bo już za mną jest. Już na moich plecach jest Kirito, Asap. Ja tu będę Jeffem waszym, mogę zostać. W restarcie jakbyś mógł blokować Kirita. Kirito? Dawaj restart, bo połowy osób nie ma. Jaki Kirito? Ten za tobą Williams. Oni-chan w sensie? Oni-chan Kirito się nazywa. A czy ja go wyprzedziłem? Dobra. Czy ja w ścianę przywaliłem? Ty ktoś... ja nie wiem, czy... Poczekajcie, to jest Guś Michałbica. O Boże, you've taken some minor damage. A fajnie, fajnie. Dobra, zjeżdżam. Ja pierdolę. Dodałem za dużo gazu, za to safety carem w ścianę wywaliłem. Panowie. Tylko jedno w głowie ma... Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. A co się stało dokładnie? Gazu za dużo dałem i w ścianę zwaliłem. A już skończyłeś wyścig? Nie, w spoiler. A, dobra. A tu masz uszkodzenia? No, musiałem wymienić. Miałem pomarańczowy. Przed Tarkovenem wyjadę. A, nie, dobra, nie wyjadę przed nim. A, dobra, nie. No do odwołania, bo to za wjechanie w dupę. Ale że za safety carem się rozwaliłem prawie. W życiu bym tego nie oczekiwał od tego. A przynajmniej nowsze opony będą to. Czy przynajmniej. Każdego. Ja się przypadam. Coś ciekawe będzie się zachowywał okrążenia. Mam depresję po tym. Coś tak źle? Tak. To jest chyba mój drugi wyścig. Bo jak ja jeżdżę zawsze jakieś ligi, to przynajmniej dowożę. Jak już wyścigę, to sobie dowożę, przynajmniej to 13 miejsce, ale dojeżdżą. To jest chyba nie martw się, mnie wyzywał jakiś chłop, który lagi miał. Monako, nie? Bo a. Niby u niego. Znaczy, że no wiesz, u niego wjechałem? Niego, prawie go. Okay? Prawie go rozwaliłem. A, problem jest zdjęty po prostu. Alercik za mną. Po prostu internet. Problem jest z internetem. Asap, a bo ty. Mogarenie. No, twój teamek jest drugi, trzeci. Co ty gadasz? No? Dobra, fuck it, gotowi tam pojechał, bo ten deszcz mnie wkurza już. Ja też do safety cara trzeba dojść. Ja sobie dyrektor wyścigu przejechał. Ej, na razie tak, jest pierwszy kajam, który wyzwyczaj Cardi, nie wiem, to nie jest Cardi. Vena full bike, teraz tak wysoko? No, najlepsze jest to, że ja Benaza to je przeprowadziłem do tej ligi jakoś ten wiatr. Słyszałem absurdalną propozycję od ekipy Hasa. Jaką? Restart. Restart. Ja bym mógł zastosować w wyścigu, bo ja ci pokażę... Tak, powiem, wjeżdżasz. Ale oczywiście go nie zrobię, bo to... Ten z Ferrari się chyba rozwalił i chciałem go wyprzedzić, później musiałem ale oddać dobrze. I zaspinowałem. Co od restartu? Czego oni oczekują? Bo ja nie rozumiem. Ja nie oczekują. Ja nie wiem, ja jakby... Ja rozumiem, warunki są trudne, ale jak okay. Nie zmienię. Silver Tequila jest... ma 20 sekund stary.
Widziałem, że mam taki na 20. Ktoś jeszcze miał 20 sekund, tylko nie jestem sobie twierdzić. Nie. Tequila. Basic ma 20 sekund. Tequila ma 20 sekund. Tylko. Ale oni muszą delikatnie jechać pod tym safety carem, a nie, kurde, robić kompletną szarżę na torze. No kurwa, jak powiem ci tyle, no ja nie chcący za dużo gazu z przedostatniego zakrętu, no, dałem w ścianę, trzeba uważać na serio. Ale dobra, stary, ja rozumiem raz, ale nie, kurde, kilka. Ja rozumiem raz, można się pomylić, można popełnić błąd, okej, okay, do wybaczenia, ale... Jak oni będą tak się sypać, to my cały wyścig za safety carem przejedziemy. Mi bardziej chodzi, że potwierdzam to, co mówisz, że trzeba uważać. Jadę za lor. Bo jeśli Karneusz nie umie jeździć w deszczu... Za piętro. Takim obfitym. Bo to jest... wskazywał mi na radę, że będą burze, więc... A, czyli to jest ten największy deszcz. Taki... Ten największy. Gdzie tu nawet łety nie dają rady. Gdzie tu trzeba naprawdę uważać nawet na łetach. Bo łety też mogą cię wyjść. W takich warunkach normalne wyścigi były. Nie, dlatego Pietrka się boję, że on przychodzi. To jest coś na wzór Belgii. Tej co była? Nie, w Belgii też nie był problemem. Widoczność. Dobra, tam... No okay, tak, to będzie dobra. Dawały radę, tylko widoczność była chujowa. No, znaczy słaba. Dobra, to jest zły przykład ten. Malezja 2009. Malezja, Korea 20 też było cholernie mokro. Kanada 11, Kanada... jak się wydało. Nie, 11 był 12. Nie, 11 chyba to wygrał, tak. Tu. Boże, pamiętam ten wyścig, kurde, na następny dzień do szkoły miałem. Czy nie mogłem obejrzeć całego, bo to wtedy byłem w trzeciej albo w czwartej klasie. Brodziot. A kiedy to było? Który to była wyścig? Kanada, 11 rok. A, Kanada 11. Nie, no, od 12 zacząłem oglądać. Ja pamiętam wtedy fanboyem Patela, byłem wielkim. Nie ja zacząłem od 12 oglądać, też byłem fanem Patela. Ja od 9. Ja powiem tak. Obejrzałem oczywiście GP Kanady, jak Kubica wygrał. Zaraz, ty wyobrażasz sobie, że ja miałem 5 lat, jak zacząłem F1 oglądać? Ja powiem tak. Mój pierwszy wyścig, jaki oglądałem od początku do końca. Ja miałem 7 lat, jak obejrzałem pierwszy wyścig, to był Singapur 2010, nie licząc z Kanady, tam to nie oglądałem, bo nie byłem zainteresowany. No. To ja pamiętam, że taki pierwszy wyścig, jaki oglądałem od początku do końca, to jest Baku 2017, ale tak wcześniej oglądałem po trochę chyba, a taki ogólnie mój pierwszy wyścig to była... Kanada, ale nie pamiętam, jest chyba 14 albo 15. To jest nazwie, może 14. Albo to była Malezja 12, albo Bahrain 12. Ej, na F1 TV jest opcja polskiego komentarzu, czy nie mają tam tych komentatorów, co ma 11? Nie, polskich nie będzie, to już jeśli coś musisz słuchać Krofta. Nie, bo jak kurde... Ale Kroft jest dobry, tego ty. Musisz niego słuchać. Chyba 11 nie będzie za rok, czy na co dwa. Za dwa. Jeszcze na kanale będzie. Ale nie, bo ma jakaś inna faktura, inna faktura ma wykupić. Dobra, coś oczywiście ma przejąć od 11, ale nie wiadomo, co to będzie. Co to ma tam od 11 przejąć? Jakieś... No nie wiem, Polsat. Nie Polsat. Nie, jakaś inna ten. Polsat już dawno zrezygnował z tego. A ja wiem, ja wiem. Ale Polsat ostatnio, jak ja byłem na wakacjach, to... Eleven miałem, to nikt nie chciał na telefonie i byłem... No o to właśnie to mówię, nie? Że ja byłem załamany, pozłamany, nie? Że Jezus Maria, nie oglądam tego wyścigu. I okazało się, że coś z pomocą Polsat i Borowski w komentatorce. Dobrze, już... Już nie proszę teraz to ciszę, bo restart będzie cholernie ciężki. Ja tu będę mówił raczej, nie? Też tam jestem, ludzie. Nie przy restarcie, proszę tylko. Okej. Tam się nie boję restartu, nie wiem. Ja Pietra po prostu łykam pierwszy zakręt, bo założę się, że będzie miał. Ja muszę z Venasem się poradzić i z Reedem. Eventualnie jeszcze z karty. Znaczy nie obrażam go, co nie, ale starczy. Żeby dobić się do dwa. T1 będzie mocne. Venas nie daje rady. Oni-chan też. Delikatnie, bardzo delikatnie wciskam gaz i to mi wychodzi.
sytuacja nie jest idealna, to nie jest powód do zmiany opon. Ja też mi to powiedział właśnie. Ale nie ma jeszcze... jeszcze bardziej deszczowych opon. O, ale tu się biją! Nie no, oni czarno tak nie A i tu będzie dużo skarb, tu będzie dużo... Skarb się posypią, ale ja już jestem to przygotowany. Zobaczymy, że takie warunki będą. Ja już jestem przygotowany. No to wiesz, będzie się tu, będzie zagadywany na Discordzie. I wiesz, Clover mi pomoże. David dostał 5 sekund kary za to, żeby tu skarga, tu skarga na fejarkę. Którą? Oj. Na Davida? Nie, na Mupeta. Chłop ogółem wywalił Korneliusza w ścianę. Korneusza, no. A Korneusza tu. Jezu, tu naprawdę ledwo się utrzymać. A kiedy ten deszcz ma przestać? Ciort go wie. Dark Owen, Korneusz nie ma prawej dotki. Uuu, Onichan w ścianie, Onichan w ścianie. Deszcz łagodnie. Onichan właśnie się... Ojojoj, się... Jest DNF? Aha, kolejnego safety cara. Tu będzie więcej safety carów niż ścigania. Drop your speed, our delta is too low, and we risk a penalty. Ale zobacz, twój title rival wypadł z trasy, nie? Ja bym się cieszył. Ja pierdolę... Nie, haubice zaraz zapierdolę. Co ci haubica zrobił znowu? No spami mi teraz! Jak ktoś z was wie, czy spalanie paliwa tak jak w starych grach działa, że po prostu jak ryfujesz strasznie mocno samochód, to się spala automatycznie dużo, czy nie? Tak, normalnie. Akurat z paliwem to tak samo. No bo ja mam 5 okrążeń paliwa. A nalewałem plus 2. Po prostu ja tak w deszczu jeżdżę, że ja RV shiftuję ciągle, nie? No, najlepiej, nie? Kurde, mogłem nalać mniej, bym miał taką przewagę nad każdym. To było oczywiste, że będzie tak co najmniej 2 safety carry, ale że w 7 okrążeń 2 safety carry tak trochę słabo, nie? O, mi nową strategię pokazuje, chłop. Chłop chce, żebym na Intery zjechał już. Rozumiesz? Co jest to? Wy też macie strategię, żeby na Intery zjeżdżać? Jestem Jeffem, nie mam takiej. Halo, to Dark Owen jesteś? Nie mam takiej na Intery jeszcze. No ja nie wiem, czy zjeżdżę, bo mi pokazał Intery. Ktoś tam wspominał, że już zaczyna coś wysychać, ale... Dobra, jadę zakupanie. Nie zjeżdżaj na Intery, zostań na tych wetach i potem ewentualnie zjeżdżasz na medy albo na softy pod koniec, jak będzie już tak sucho. Okay, slow down. Your delta a tak to robisz do pitstopu. Reduce your pace. O Boże, double stack. Nie... Zapomniałem. Wszyscy zjechali obrót. O Jezu, Korneusz! Co chłop zrobił? Wszyscy zjechali do boksu obrócz Lordzika i Keran... To, nie, Keran to zjechał. To oni stracą na tym mocno. To tylko Lordzik. Tylko Lordzik. Exit now! Najgorsze jest to, że masz dały staka w takim momencie. To jest w ogóle... Ale tak nie straciłem jedną pozycję na tym, nie? To którą odzyskam i tak od Onichana, bo on musi zjechać.
a po prostu go wyprzedzę naturalnie. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. No, no, no. Czas dalej leciał, ja w safety car i już przestało padać. Bo mi wyświetlało, że dopiero w połowie ma przestać. Lord, 10 sekund do kary. Za co? Touching the corner bodajże. A ty bodajże na pewno jak podczas tą kary, to nie może mieć nic innego. Jest, ale ta kierownica Alpin... Jak kontenera w Singapurze na farm wziął? Ja pierdolę. Asahi! Co ty zrobiłeś? Ja pierdolę! Wiedziałem, że ty... Na White'a? Też nie. No i teraz pierdolim, to tak... Tak OMR przejeżdżał obok tego. Ale dobrze się jedzie, słuchajcie, na tych interach. Pony zblokowałem po prostu. Ja nie mogę, no drugi wyścig, to samo. A tutaj. Co? Ja czego... nie wierzę w siebie. Co to ma być? Dawaj tą pozycję mi z powrotem. Za burak. No jak można tak? Czego mnie wyprzedził? Co ja zrobiłem? Asaf się rozwalił. Dawaj tą pozycję, Pietrek, a nie. Super. No co za... Imo to jest do zgłoszenia. Dobra, ja go zgłaszam za wyprzedzanie podczas safety cara, co to ma być? A to nie dostanie kary? No to... Nie, bo gra pewnie mu powiedziała, żeby mnie wyprzedził, ale to jest... Nie powinien się do tego... A nie, dostał. Nie dostał, a on już miał ten sekund. A on już miał? A to dupa, tak. Kurwa. Ale to... co? O co tu, kurwa? Nie, ja tego nie rozumiem, dlaczego jaki gra... Ale jaki gra mnie wyprzedził? No bo jak jesteś botem w grze, to ci lepiej na wszystkie świata i cię wyprzedzają. Ale to go do niczego nie usprawiedliwia. Zagłosuje pan pierwszy na to głosowanie ze startem na tak. Słuchaj, ale to i tak musi większość kierowców zagłosować, a jak na razie... Co się... No co ty byłeś z tego, ja zblokowałem koła w zakręcie, kurde, i poleciałem w ścianę. Jest 2-2, bo jestem przeciw restartowi. Nie wierzę w siebie. Jest 3 jak nic. A ty no, weź to sobie, jedziecie. Już minęła po typu... Minęła jedna trzecia minęła jedna trzecia wyścigu. Ale to safety carem wszystko, to wiesz. No nie, wszystko. Zrobiliście 9 okrążeń, z czego tak 7 to jest po safety carem, nie? Safety carem, on ma rację. My w ogóle się nie ścigaliśmy. Tyle to star był bez... Znaczy nie, zapraszam, że zaraz podkupił. Ale jakim prawem Pietrek mi wyprzedził, to takie oczy już nie będę tolerował. I na pewno go zgłoszę za to. A jeśli jeśli nie ukaże mi dowodu, że gra mu kazała, to go ukaram. Ale jeżeli co z tego, że gra mu kazała, skoro... Gra mu może kazać, ale on tego nie musi zrobić. O, ty no też. I to jest wykorzystywanie błędów gry i... Też nie, czy tak, czy tak. To jest wykorzystywanie błędów gry i... No to dla mnie jak ci nie oddali... Jak ci nie oddali pozycji, albo się za to 5 sekund. Jakby jak się nie... Jakby to na niego skargę i się nie odwołasz do tego, to ja daję mu 5 sekund na spokojnie, nie? Okay, let's get ready to go racing again. To jest tylko moja propozycja na karę, jako sędzia. Żeby za to dostał 5 sekund i punkt karny. To ja bym mu dał 5 sekund i może odjąć jeden punkt karny. Ewentualnie 2, jeżeli by to jeszcze rozwalił. Jeden mu wystarczy do 5 sekund. Jeden mu wystarczy, no. Już nie bądź rygorystyczni, jeden mu wystarczy. Prawda. Myślę, że kara czasowa go nauczy, że nie wykorzystuje się błędów gry. Tark Owen, to za wiadomo. Wjechał we mnie ten, nie wiem, to Ferrari jest, czy co to jest? Ferrari. No, już chyba drugi raz. No już ma dwie kary odstałem, no. Dobra, Tark Owen. Pozgłaszaj to, zobaczymy co zaś. Trzeba będzie. Odwołamy się, nie? Dobra. Jeśli zajdzie taka możliwość, to ci odwołamy te kary, a na pewno ukaramy delikwenta, który w ciebie uderzał. Dawaj cool bike. Zepsułem restart, ale to już akurat normalka na deszczu. Tam jest wiele kar. Jezu, no dlaczego? Riz z programami. Chyba skrzydła nie ma. Kłopoty i ściąga Venasa jeszcze z toru. Tupnął się z Venasem, jeszcze wszystko widzę. Okej. A czy ja też widzę, nie? Ja spatrzę. Okej. Mocno się styknęli.
Brawa Ivena. Prawda. To będzie dive bomb. Nie, dobra, jednak nie. Niech Venas dive bomba walnie. Venas tylko na tym źle wyjdzie, bo Venas może stracić jedynie. Który jest Kirito, tak by the way? On jest z tyłu, tak? Dobra. Kirito 14. Okej. Okay. Jak ktoś, to za sobą ma przykuta, przykut czekaj, patrzeć na przykuta. Gracz Opi się wycofał właśnie, a to w boksie zrobił, to... To też nie ma podstaw do restartu. Ale to się powtarza, to jest Singapur 17 rok. Przykut 3... Garanty to wydarzy. Przykut zajwąbuje! Co robisz? No, trochę agresywne to było ze strony Szykuca. To było bardzo agresywne. Agresywny manewr. I trochę... Nie byłeś tego stwierdzał, zbyt optymistyczny. To Cardi drugi jest Nordic. Nordic traci wszystko. Także jeśli David to zgłosi, to jednak... Ale tutaj wiesz, on wie... Jakaś kara będzie na pewno dla Szykuca. Garanzy to sobie odjeżdża, a Cardi trzyma was, nie? U Cardi nie ma tempa, ja zresztą muszę się uporać po kolei ze wszystkimi. A będzie mi ciężko w pociągu. Słuchaj, masz pociąg... Jesteś w pociągu, to masz tak. Ktoś zjeżdża. Nordic, dobra. No i widzę. A, bo na łetach był, dobra, to przecież on nie miał co ten. A jeszcze patrzę callback na Davida, się będę patrzył. David mnie nie tutaj bombuje, bo ja go zamknę. Bo mam do tego pełne prawo. Jeśli zrobi mi dive bomba, to i tak wyjdzie na jego winę. Zależy w jakiej sytuacji tego dive bomba. No jeśli z dive bombem jest kilometra, a jego zamknę, to i tak. David pali air tu. I to dużo pali air tu. Nie zmarł połowę air tu. Niech pali, proszę bardzo. Zaraz połowę, będzie miał. Będzie połowę miał. Air tu. No, no, problemik. Słuchaj, dla mnie? No, to dla mnie może palić. No, no, i tak się zrobił, nie upora. A... Darko Man ładnie. A nie będzie. Dobra, to boty. Darko Man tak będą punkty, okay. Nie? Dawaj po punkty, lecisz. Ja chcę po podium. I want podium. Okej, okay, zobaczymy, co tu można zrobić. I want fucking podium. O to Pietrek ma w tej sytuacji, jak na razie jakbyś to zgłosił, to ma 10 sekund kary. Tutaj mogą mnie cofnąć. Chyba, że ktoś mnie go uderzył, wtedy jest zmuszony. A to tak. Zmuszę. Ale to i tak dalej 5 sekund mu robi, bo za to wyprzedzanie podczas safety cara, to nie poproszę tak. Tego, bo to jest wykorzystywanie błędów gry i ignorowanie żółtej flagi. A mam pytanie takie? Da. Dawaj. A jak się skończy sezon, że Brazylia będzie, to co po tym kolejnym sezon tego? No, odpoczynek, tak zrobimy przerwę, nie? Miesiąc, jakaś tam przerwa będzie. Tak, miesiąc, bo my będziemy sezon kończyć bodajże chyba jakiś tak przełom... Listopad. Połowa października. 18 października kończy się sezon. 18. 18 października jest Brazylia i to jest finał. A, szybko? Jeden. Jeszcze to jest 12 wyścigów, więc no... Wiesz, no. No, potem, no, październik. A Karamzytowy chyba sobie jedzie po zwycięstwie. Na luźnie. Rig ma do niego 60 sekundy. Traci cały czas. Ale David ma 15 sekund, to kurde. Venas, dawaj po ale David ma do odwołania 1 sekund, 5 sekund, 1 na pewno. Venasowi bo... kibicuje. Ja. Kasa, tak? No, bo to był przyjaciel. Ale on bardzo ładnie idzie w ogóle, on ma dobre tempo. Ja a mi nie kibicujecie waszemu koledze włodarzowi? A ty chłopie, a ty włodarz przede wszystkim, nie? Realizator pokazuje jak na razie Piotrka. Dobra, ale realizator to jedno, a tutaj masz u mnie to drugie. Ja tam realizatora z komentarzem, kurde. Cardi. A tutaj możemy też komentować po tym, nie będziemy nagrać presję. Wyprzedzasz Cardiego, będzie, ale kurde. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłem, nie? Ja na spokojnie mógłbym w top 5 dojechać, chyba kar w ogóle nie miałem. Nawet ostrzeżeń nie miałem. Oszty, tak, kurde, jaki uścisk złapałem. To mnie sporo kosztowało teraz. U Venas Rida będzie atakował za niego. Pietrek ma... Masz przewagę Ersu nad Pietrekiem. Pietrek ma 70.
Wenas ma żółta flaga, wyspinował Lordzik. Lordzik. Sytuacja z przodu oczywiście się nie zmienia, ja chcę po podium cisnąć. Na koniec tego dwóch pozycji. Wenas, Pietrek. Dałbyś radę, to jest możliwe. Ale to musiałbym mieć teraz większe ogniwo jakieś na nich. Ojej, ale Rick ma przewagę Ersu w ogóle. Chyba na 5 sekund kary, nie? A ile mają Ersu, Pietrek i Wenas? Wenas ma 60, a Pietrek ma 90. Miałem 90, to dobrze. Ale Rick ma 100 cały czas, tak samo jak Zetowy. Nie palą. To... Oni nie palą, nie ma po co, nie? Odjeżdżają sobie bez. To mają czyste powietrze. Szczególnie no, Kranatowy, który już odjechał na tyle sekund. No, z tego... Przepraszam. On to świetnie nie... wykorzystał. Koncertowo to wykorzystał. No tak. Ty wiesz, Lordzik no, tam był... I on jak nie popełni żadnego głupiego błędu, to wygra. No tak. A ja muszę się starać o P2. O, razie. Pietrek uderzył Wenas i Pietrek uderzył w bandę. Żółta flaga rozwój. Nie, Wenas to drift zapalną, jest cały. I Lordzik właśnie w boksie? Tak, wycofał się. W boksie, w porządku. I zostało osób 13. 14, 13 rodzi. Oj, Wenas, problemy! Spin! Jednak nie. Wenas? Opanował. On zaraz się... Oni się jebną zaraz. Wenas, czekaj, patrz na jego skrzydło. Ej, poczekaj, bo oni mają uszkodzone skrzydło, Pietrek i Wenas? Wenas ma... lekko lotkę. Lotkę ma lekko uszkodzoną. Tak, go to lekko stoczy. Oj, dobrze. Jakie dobrze, Wenas to jest spoko morda, jakie dobrze. Dobra, dla mnie dobrze, bo dla mnie to jest korzystna sytuacja. Lepiej, żeby Pietrek został. Ja rozumiem, Wenas w porządku mordeczka. Dzięki mnie tu jeździ, kurde. Jest lepszy ode mnie, ale to ci... Wiesz, gdyby nie ja, to ogółem, no wiesz. No ja na F1-220 byłem lepszy od niego, ale on to widzę, że tryhardował w tej grze, jest zmogiem tego. Tryhard. Bo ja tak naprawdę na 220 nigdzie się z nim nie ścigałem, więc... Masz przewagę... W baku jechaliśmy wyścig. Coolbike, masz o 50% więcej F2 od Wenasa i Pietrka. Tak spytam, macie jakąś... Nie wiem, współpracę z jakąś inną ligą albo coś? No. Bo w sumie wiecie, jak wy jeździcie w poniedziałek, to sobie poszukam, że w środę na przykład, żeby jeździć jeszcze, nie poszkolić się. O stary, to się dobrze składa, słuchaj, bo ja jestem w Radzie w PRL-ce, a właśnie tam Split drugi będzie jeździł w środy. PRL-u? Tak, w Pixel Racing League. A ja tam teraz właśnie mam takie obowiązki, bo zostałem... Ja bym też... Nie radę na dworze, więc... Ja bym też się poświęcił. Po wyścigu ciebie stąd zaproszenie do PRL-ki, pić do Dusiora i... A ile osób na drugim splicie jeździ? Wiesz co, na razie zgłoszenie jest 10. No ja do Dusiora to ja mogę taką napisać, on jest z szefitem jakimś tam? Wiesz co, on będzie koordynował to na razie. Zapisy on koordynuje, a potem koordynatorzy splitu pierwszego to będą najprawdopodobniej Shopu... Nie, Shopuś już nie, bo Shopuś wyszedł. Mike z Polski i Majstervik. Kurde, jeździłem w jeszcze jednej lidze, ale bana dostałem tam z Discorda, jak mi smakowali. I może być jeszcze Chipster, bo teraz jak Szopuś wyszedł tam z Perelki, to Chipstera mogą wziąć do rady, więc... Stasy będą... Stasy będą tam koordynatorzy od splitu drugiego. Bo ja, Dunsior i Simone będziemy od pierwszego. Tyle nas ma problemy i to takie bardzo poważne. Jak grip? No, tak jak się jedzie, to jakoś się jedzie, ale jak za mocno się kliknie gaz, to jest tragedia. Kończy się. Połowa wyścigu minęła, więc no. Jeszcze nie połowa. 14 okrążenie, na 31. Prawie połowa. Kieram sobie za chwilę będzie w połowie wyścigu. Kieram będzie w drugim poszczególnym. On wera z problemami, no. No bardzo problemy, on ma... Czekaj. Ale on Pietra spowalnia, więc kurwajkowi na korzyść działa tylko. No właśnie, Pietra, on właśnie ma powoli. Oni obydwaj będą skrzydła wymieniać, nie tak wpinać. Ej, ale ja się mogę utrzymać za nimi, ja nie muszę ich wyprzedzać. A jeśli odwołane te kary będą mieli, to przypomnę ciebie, nie? Trójki w życiu się nie odwoła, bo trójka jest za limity. A piątka już może być.
Daj, bo... Ale dobra, Pietrek dostanie drugą najprawdopodobniej za to wyprzedzanie podczas tej kara. Kontakt. Kontakt był. Ale nie ma... Ja wszystko widzę. Ty, no ja tak patrzę na tabelę teraz. Cool bike, nie? No. To ja bez... Gdybym się utrzymał za tobą chociaż trochę, to ja bez kar byłbym tuż za tobą, nie? David 18 sekund, to nawet gdyby przede mną jakimś... Chociaż było, nie, poczekaj, były safety car już. Trzeba by było zobaczyć na koniec wyścigu, to ja mogę nie odjąć tej kary. Benas, nie! Widziałem, to byłem świadkiem... Benas? Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are no cars for safety cars. Fuck. On w ogóle gripu nie miał. Zagrożeniem. Kurde, no ostatnią nadzieją mam. Nie, tylko ma 6 sekund, więc dobra, jakby... Jakby szykuć teraz jeszcze jeden błąd, żeby nie wierzył tam, to no... Podium jest naprawdę nierealne. Bo Pietrek dostanie jeszcze jedno 5 sekund, a tego mogę mu nie odwołać. Nie no. Zobaczy się, się odwołania. Ja bym mu odwołał, jeżeli to jest wiesz, jakiś safety car zdecydowaną wdupania. To trzeba. Poczekaj, zatrzymajmy się. Jeśli to on uderzył w kogoś, to w życiu to nie odejmuje. Nie. Jeśli ktoś w niego uderzył, to zobaczymy okoliczności, bo jeśli będą safety car gdzieś pod koniec, nie ma takiej opcji. Co za zaraz będę. Alfa. Bo to za dużo im da, szczególnie z karami. A jak się stukali, ja bym musiał zobaczyć nagranie, bo bez tego nie kupu. Nie, oni oponami się styknęli na chwilę, to nie stuknięcie było. Za tak najbardziej kary nie ma co. Dobrze, ja muszę zobaczyć nagrania. Jeśli nie zobaczę, nie odwołuję. No, to jest to trzeba wiesz, nagrać. To samo powie ci Clover. No. Który jest dyrektorem wyścigu. Takim Michaelem Mavi tej ligi. Michael Mavi? Michael Murphy. Mam nadzieję, że ten Michael Mazzi dobre decyzje podejmuje. Ten tak, nie ten w realnej. No to ja jestem Brad Mylander i sobie jeżdżę po torze w Singapurze, bo dawno nie byłem. Ale chyba w końcu Hobbita się uspokoił. Szkoda, że na GP Meksyku nie było, bo to mój ulubiony tor jest. Czemu się Hobbita uspokoił, ale Hobbita też ma demo. Poczekaj, coś ty powiedział? Coś ty kurwa powiedział? Że Meksyk to mój ulubiony tor? Co? To wyjaśniamy cię, mordo. No dobra, słuchaj. Drugi ulubiony tor, Brazylia z moim pierwszym. Słuchaj, ten tor jest dla mnie najgorszym. Ale to jest Słuchaj, zrobimy się tam tej odsłonie grupy. W Realu tam okej okay, jeszcze jest, ale... Nie, ja w Realu to nie lubię. Ale tak, dla mnie, mam... że jest dla mnie tragiczny. To ja nie wiem czemu, ale ja mam... Tak, do środkowego sektora pewnie. Tak, za sprawą środkowego sektora, ESEK. Nie, bo znaczy, to jest. Tego toru, bo tam wszędzie uślizgi łapiesz. No po prostu nie ma gripu. Wszędzie się uślizgi łapie. Nie wiem, czy tylko ja łapię, czy inni też tak mają. Co ja jutro mam? Polski. Co ja mam, to mam. Dobra jest. A ja mam luz jutro. Ja mam, słuchajcie, angielski, tylko chemię, dwa WP i WOS, więc... Dawajcie jutro jakieś wieczorem open lobby robimy sobie, jeździmy, co? Dobra, słuchajcie, powiem tak, jeśli nie będę miał spotkania na PRC Rady Nadzorczej, to okej. Okay. Może być tak, że będzie zebranie Rady w PRC. To ja mam kulbek, ja jako członek Rady Nadzorczej. Kulbek, ja mam w środę, mam na dziewiątą i mam tak. Pierwsza lekcja wiedza w społeczeństwie, potem fizyka, polski, biologia, angielski i potem kończę religią. Co ja ci nie jestem w stanie powiedzieć mojemu panu ze środy jeszcze. Jakby ja patrzę z telefonu, bo ja to nie wiem. Jutro mam super luzik, jutro 11.50 już zakończę lekcję. Po 5, więc... No, jak mu powiedziałeś, że masz fizykę, masz tylko taką, nie? Naprawdę, nie wiem czy byłeś w ogóle jakiejś kolekcji, bo tylko się pobiega i pogra w jakiś sport. Mogę. No, a mi kolega... nie będzie nożna. A mi kolega, Jezus Maria, wziąłem się w nogę, bo mam wyłączenie, bo jest taka A i B, nie? Tu mi B tak wziął takim ślizgiem, bo wiesz, chłop nie ogarnia w piłkę, bo on myśli, że jak wiedzie ślizgiem, to jest git, nie? Wziął mi tak w kostkę i tak mi się do mięsa wrył i... Ha, boli mi do teraz. A słuchaj, wiesz co mi błefista wymyślił? Nie. Że podczas rozgrzewki mam jakieś jeszcze kurwa gówno śpiewać.
Jobe, nie, nie. To coś o mojej szkole. A szkoda, kurwa, gadać takie pierdolę. Szkoły, nie? Pierdolę, to jest takie, kurwa, głupie. Jak on. Ten błekista. Ja go nie lubię. Kulbajk na łebie na rozgrzewce się do szkoły. Jezu, ile mam paliwa! Ile? 1,6! Hardy co odwalił, na softach już jedzie. To on, kupiał? A to i tak jest ostatni. A przed nim są dwa boty. W ścianę wjedzie tak jak ja. Bo nie ma. Dobra, Petrek będzie ukarany. To na pewno. Mi się wydaje, że ten tor jest dosyć suchy, więc... No dobra, ale... Przepraszam, kiedy ten safety car się skończy? Bo chcę już się ścigać, chcę wypełnić się Lida i Piotrka. Na tym wiedzie, to jest pewne. A masz już informację, że będzie zjeżdżał, czy nie? No nie, ale teraz powinna być, teraz będzie. Nie... A czekaj, dobra, cicho, nie było tematu, dobra. Dobra, nie skończy never, się, bo... Nevermind. A może, pojedziemy, jestem... Mylander. Cardi się rozdali. Na tych softach, tak? Tak. Nie wiem, że zawczasie. Dawaj, Rimi. Dawaj. Prawie cię Ferrarka w dupę walnęła. Jak mnie walnie... To... Reporting. A, Pietrek zjechał, by the way. To moc sędziowska idzie w ruch. Ja tą Ferrari się patrzę. Jesteś w stanie powiedzieć, na co on zjechał? Pietrek? Tak. Na medy. Medy? Nie wiem. Ale... Nie ma... Wiem, że już nie ma tej kary, bo sobie odbył, nie? Jak sobie odjął? Odbył tą karę. Odbył? A to teraz ma naprawdę już jej nie cofnę. Jeszcze to walę mu jedną za to wyprzedzanie. Jeszcze dołożę mu jedną za to, więc... Niech się ma na baczności. I to już nie będzie do odpełnienia. To jest powyścigowa kara. Ogólnie hitem jest to, że mamy dwa boty Mupeta i Silver Tequila, którzy są w kółkach. Dobrze. Ich wyniki nie zostaną uznane. Bo jazda na bocie przez czas wyścigu to jest metoda dyskwalifikacja. No to jeżeli boty nie są uznane, to już mówiąc szczerze, to nieważne jak dojedziesz, to masz punkty. Oj, fuck. Oj, Darkoven. Uderzyłem w bandę, mam nadzieję, że się nie uszkodziłem. Patrzę się. Masz całe. Spoko. Dobra. Ale to będę musiał czuć teraz podsterowność. Ale dobra, nie występuje takowa, więc jest okej. Okay. Dark Owen, co się wydarzyło w tej jeździe, że to masz szansę rzucać? Ale to w ogóle David 18, Karneusz 11? Nie, no cały czas albo ktoś w dupę, albo ten. Dark Owen, zrób miejsce. Stoję, Dark Owen. Team Warners czyżby? No. Dark Owen, pozgłaszaj to, ja sobie spokojnie rozpatrzę to. No, spokojnie sobie rozpatrzę. I wystawię odpowiednie werdykty. David ma 18 sekund kary, więc fullback... No, podium. GGS, Don Grita. No, podium jadę. Będzie fullback podiumowy. No muszę coś w końcu mieć lepszego po tych dwóch słabych wyścigach w Monako i Meksyku. Meksyku to jest ta historia. Przestań. Ja już o Meksyku nie chcę w ogóle mówić. O Monako. Co cię w Meksyku stało? Nie, bo chłop mówi... Bo chłop mówi tak, że... na S-kach nie mówi. Ej, dobra, to ja. S, to chłop mówi tak, dobra, dobra. S, to ja jadę po podium, nie? Po czym zwala w bandę. Ja miałem kapitalną strategię. Ja miałem świetną strategię. Ale... Bo, kurde, mogłem wszystko wykorzystać. Tylko dwóch na medach bez kar jedyny. Przede mną mieli kary, więc mogłem je wykorzystać. Tylko dwóch na medach, ja miałem przewagę wpływu na softach. No po prostu strategia po zwycięstwo jadąca. No nie? Oj, problemy! A to w najgorszym wypadku po P2. Co tu Venas zrobił? Venas sobie uszkodził skrzydło. Znowu? Tak, ale on dostał na proste... Pietrek w bandzie. On wywalił na proste... Za wcześnie na to. Pietrek w bandzie. Za wcześnie na sliki. Pietrek w bandzie? Zdecydowanie za wcześnie. Pietrek w bandzie. Oj, no, Pietrek w ogóle bez skrzydła. Tragedia.
duża katastrofa. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Dobra, tylko się trzymać po prostu. Granatowy jest w zasięgu. Granatowy według... Ale żeby Reed tylko dostał karę. Bo ja już tyle w P2, już nie w P1, bo granatowy teraz się nie wywali. Granatowy ma dwa ostrzeżenia. Ma dwa orn? O, to jeszcze jeden i ma karę, dobra, to... To też spróbuję to wykorzystać jakoś, ale wtedy Reed wygra. O Reedzie nie mam żadnej informacji, że ma ileś tam ten, ale wiem, że granatowy ma dwa. Dobra, dzięki za informację. Medium tire? A new strategy is available on the MFT. No. Medium tire, please. Copy that. Nie możesz zjeżdżać. Słuchajcie, ja nie jestem pewny, czy to jest dobre. No medium. You going for pit in the 5 lights to go and go to the stop. It's a DRS, DRS. DRS, dobra, to już jest... To jest sygnał na... Okay, go no mediums, go soft. Go soft is. Nie, softy nie dociągną, nie ma takiej opcji. Ale zrób, zjedź sobie na. Może tak. Zobaczmy, czy to jest taka flaga. Tak, zakończyć, ja nie ryzykuję. Okay. Nie będę ryzykował, ja się boję softów, bo one mogą nie dociągnąć. Okej, okay. Powtrzymaj jeszcze. Nie zjedzę na tym okrążeniu, tylko podtrzymaj jeszcze jedno okrążenie. Nie trzymam, one już są coraz słabsze. Nie ma? To nie na tym. Okay. Patrzę się na kierunkowego. Ja na pewno się nie zestakuję, nie ma mojego teammate'a już w rywalizacji. Od jeszcze cała na kierunku. Kierunkowy zjeżdżaj. Box this lap, okej, okay, czyli oni zjeżdżają, to w takim razie ja też. Go to the medium tire? Nie no, mówisz mu in. Pomedy zjechał kierunkowy i ten, czyli pomedy. Medy, ja nie pchałem się na softy, bo one by w życiu nie dociągnęły. 10 okrążeń dociągnąłbyś? Na spokojnie. Nie dociągnąłbym. Mało jeszcze, paliwa. Jeszcze masz taką pogodę, że one się nie zużyją. Aha, im odbębnia kary, więc jestem na podium w dalszym ciągu. Ja bym to odbywa kary? Nie, ja nie chcę ryzykować. A co za ryzyko? Paliwo czy zimna pogoda dasz radę. Lepszą przyczepność byś miał odbyć na pewno. Wiesz co? Ale one mogłyby się za szybko zużyć. Opony mają to do siebie tutaj na Singapurze, że one się bardzo szybko zużywają. Cykut, ojej. 49-307 już. Ty, bo teraz Cykut się mam do walki. Jezu, Cykut jest na odpale. On ma te opony rozgrzane. Cykut jest na odpale, dobra. To już jest... Zadziałała ta jego strategia jednak. Tak, Cykut ma 9 sekund kary, więc ma podium. Wiesz. Dobra, ile mówisz ma? Ile ma? 9 sekund. Na siódmym jest jakie podium. Nie będzie na podium. Z 9 sekundami kar nie będzie na podium. Ale zobaczcie jakie ma tempo, nie? Ale cała pierwsza trójka jest bez kar, więc nie mu będzie piekielnie ciężko. Ja się patrzę, ja z nim pojeżdżę. To jest niewykonalne według mnie, żeby on dojechał na podium. Ale zresztą ja będę bronił swojego. Ja jadę po podium. To fucking podium, mate. Karam stoły, prawie. This will be a fucking podium. Okej, okay, Cykut odrabia pół sekundy na dwa zakręty. Rise, no to... O! To jest to? Czyżby kramzytowy jednak pożegnał się ostatecznie z zwycięstwem? Ma skrzydło, problemy. Jest, no, skrzydło lekko rozwalone, ale jest. Box? Or not box? No box. Jest to... Nie, on robi faster z lapa. Dobra, nie. Ale zrobił faster sektor, nie? Pokazało mi. Cool bike, ciśniesz. Reed! I want P2. Kto to nie ma internetu? I want P2. A Cykut na odpale jedzie. Tak, dawaj. Dawaj, cool bike, szybko, Cykut. Kto to nie ma interneta? Ale stary, muszę uważać, żeby się nie wspinować, bo one jeszcze, te medy jeszcze tak trochę obnawiają bezpieczeństwa. Okej. Okay. Jeszcze jakieś ostatnie krople są na torze. Reed pierwszy. Jeszcze tam uślizgi miejscami łapie. Cykut robi... No, pół sekundy na sektor. Do Korneusa. To
na serio się odpalił? No to. Nowego chyba. Jak zaczął zapierdzielać. Reed wygra. No, chyba, że się rozwali. Chyba, że się rozwali, chociaż nie, Reed jedzie bezbłędnie, ma fajne tempo. Zyskujesz do kanału sportowego. Jak on jest uszkodzony i jest botem, to wiadomo. No. Jest to najgorsze. Gdybym się nie rozwalił, miałbym podium zagwarantowany. Wiesz o tym, pullback? Jak mu dojedzie poniżej sekundy, to... Ja już byłem, bez kar. Wiesz co, no może miałbyś podium drugie w tej lidze. Miałbym, ja na suchym jestem szybki w Singapurze akurat, ja bym mógł z tobą nawet porywalizować w sumie. No ja też jestem szybki w Singapurze na suchym, ale... To już ciekawa zapowiedź. Ja w górze jestem koksem na suchym, niestety na mokrym. Cię rozwaliłem. Mate is a fucking P2, maybe? No, my fastest lap. Fastest lap, nie? Tak, jest. Jaki Reed? Poprawił! Jaki Reed? Ja! Jaki Reed! On anty kurwek. Ewidentnie. Ale Reed nie wygra, no... bo on fajne tempo trzyma. Podium masz, to jest pewne. Podium mam. No i co, no to P2. Muszę dojechać po prostu bezbłędnie do mety. No tak. Od ciebie zależy. 8 okrążeń, wytrzyma. Ale teraz będę bezbłędnie jechał. Pomścij się za Monaco. Za to, co zrobiłeś w Monaco. To na pewno. Ma Verstappen. O kurde. Ale dobra, ja się poprawiam. To się w mózgu, to nie gadamy. 8.75.2 to jest... Co David robi z karneuszem, oni się rozwalą zaraz. Co jest? Ale... I to w tej sekcji taki tej cienki ten. Ej, ja go nie rida. Dawaj. Is there a chance for P1? Maybe. Ja chyba na Facebooku posta napiszę, pytając, czy jakaś liga jest super. Jeśli czwartki miał w przodu. Środę czwartki pisz Pixel Racing League. Jak? Pixel Racing League. Na Facebooku? Tak, no, mają grupę na fejsie, powiem. Mają na fejsie. A wiesz, że tam kurpek ambasadorem w tym, czy... Jak? Witamy fanpage Pixela, to jest tam? 33 osoby w grupie. O, kurpek, ładnie, dawaj. Hitter. Lecisz, jest twoja wygrana. David tutaj bardzo ciekawa walka się dopiero, David od Corneus. Ale Fikus też tam się tu. Oj, będzie David wysadał, będzie David wysadał. Trzeba HRS zaoszczędzić, które spaliłem już za dużo. Ale Corneus spali HRS. Masz tyle samo R, to Kieran zdrowy, więc to się nie bój. I masz od... nie pali R. I masz o 20 R. Słuchaj, a Kieran zdrowy wrócił już czy nie? Nie, jeszcze jest botem. W porządku. David ma dosłownie 11 R, a Corneus ma 30, więc no. Dobra, ale Kieran zdrowy mu uznam ten wynik, bo jeśli on dojedzie na bocie, to ja mu uznam ten wynik, bo to jest usprawiedliwienie. Okay, dojechał większy wyścig. Oni są sprawiedliwione akurat. A jak przejmie za większy wyścig. No. Pod tej fikorem jak przejął. Jemu można uznać wynik. A jeszcze jakby wrócił na konfę, to też by było fajnie, jakby udało mu się stanąć na podium. A Jezu bym przywalił w ścianę, a ma naturalną szansę. Odrabia 0,2. Do Rita, tak? Tak. 0,2 na sektor odrobię, więc super w ogóle. Czekam na jego błąd też, bo to mi też na pewno pomoże. Ja mu patrzę, on pali R na prosty. Ja też tam trochę przypalam. Żeby nie było. To by się patrzę tutaj to na niego, na jego uśliki. Ohoho, czekaj, mam 2,9. To na przykład 3 sekund, więc... Jedna jego kara i już... Mi się wydaje, że on się stresuje i może być. Ale kurwa, jak właśnie tego... Nie ma ciebie jakiejś... Nie miałeś żadnych incydentów na torze. Ale ja też mam stresa, więc wiesz. No, ale nie miałeś jakiejś incydentów na torze. No ja nie. Ja nikomu nie wodziłem. O, to się David bije. Karneuszem.
The car behind is gaining on you by 5/10 a lap. 12 sekundy kary. W ogóle po tym tylko nie ma kar. To bot teraz nie dostanie, to wiadomo. Reed jedzie bezbłędnie, ja jadę bezbłędnie. O, Kwałczyk, ojojoj, to tak perfidnie. Karneusz. Co się tam stało? Karneusz się rozstawił. Koniec, koniec dla niego. Tak, DNF ma, DNF ma. Yellow flag. Ale czemu ja tutaj widzę? Wani, Karneusz. Skakalista obito. Że żaden jaj nie straszny. I że hat po kosmiktorkę leci i... No tak, taką kaną taką, wie, tak, bo to się odbyło liczy wszystko, nie? Odbył tabelę, hat na czele. Co? Wiesz, co teraz powinienem powiedzieć? Potrzymajcie mi piwo. Ej, odrobiłeś pół sekundy na okrążenie. Dobra, wiem gdzie zyskuję, wiem gdzie tracę. Let's go, Okay, you need to get that position back. That was an illegal overtake. Goni, goni, ale on ma... Ej, ale on ma 12 sekund kar, on gówno już ugra. Ale jednak... On jedynie może z te podium ugrać. Kremzowy już jedzie, Kremzowy jedzie, on teraz się odpalił. Ale Kremzowy za dużo traci już. Prawda. Kremzowy traci dużo. I tak w tej chwili jest na trzeci. Krzyku znowu Kremzowy będzie... A nie, Kremzowy będzie trzeci. No, to 12 sekund. No to Szykut będzie czwarty. A to się patrzę na walkę Szykuta i Davida, bo to jest ciekawe, jest, bo jest bardzo blisko. Jak który jest ponownie odpuścił z DNF-u. Kurde, 2,5 sekund dam do Rida. Czy to mi się uda, 2,6. Nie, ale jedno to jest tylko do goń, drugie wyprzedzić, nie? No. To jest prawda. Wiem, a ten... z nim... A z Ridem będzie ciężko. Ale do, Elon ma... dobrze... Ej, Elon Myersów. 27% Tak, David ma poziomie 0, a Szykut ma telefon 3. Dobra, czyli jak Reed jest z małą ilością Airsu, to mi też może pomóc. Gap ahead is 20.1 seconds. Próbowa cisza. Reed. Już ślizgiem, ojojoj. Ale i tak 2,4 utrzymuje. O nie wiem, ale już ślizg miał potężny. Nie, mi się wydaje, że jak mówisz o podjeździe pod tą sekundę, próbujesz go musząc sekundę, to... O fuck. Przypał. Uderzyłem w ścianę. Patrzę się, tu mi stabilnie. Dobra, Understeer. Występuje. Fuck. Okidoki. Występuje delikatny understeer u mnie. To mogłoż zaważyć ten moment zwycięstwa. No, i Reed może to wygrać teraz. On ma naprawdę naturalną szansę. Ma 60 w dupę. Jeśli nie popełni jakiegoś większego błędu, to chłopak po prostu wygra. Jeśli nie tego, jeśli nie popełni błędu, to wygra. Jeśli nie dostanie kary albo nie popełni jakiegoś większego błędu. A ja mam podsterowność ogromną. Coraz większą, to. Nie wiem, no to wiesz, to nie. Musiałby jakiś duży błąd popełnić. No, musiałby się wywalić. Już był taki zadowolony, że na last cornerze, żeby pojechał go flat out i się rozwalił ściany. O fuck, ja mam wałorny. Ja mam wałorny, więc robi się u mnie kłopot jeszcze. Nie, bo kręcowego na... Ile masz kręcowego? Na 4 sekundy. Nie. Tam... 13, 4... Na 22. Ja mam 19... Przewagę 19 sekund kremstowym, więc o niego się nie boję, ale już chyba Reedowi oddam to zwycięstwo. Muszę dojechać tylko tak do mety. Prawda, Szykut tutaj... No, Szykut... Jedyna taka walka na to, że teraz może być, to... walka botów. Proszę Państwa, Kirito! On będzie dał boty na proste i co zrobić, tak? A jeszcze się daj wolę na boty. A który jest? W tym momencie właśnie Kirito. Ósmy.
ma 500 punktów kary. 18, on 4, no to różnica zwiększy o 12 punktów. Będę miał 19 punktów progi. Ma 500 punktów kary. Kary. A jednak jest 11. Ale Piotrek, Piotrek jest dublowany od tego Artimy. Roller Coaster coś tam nie wiem wyczynia, czy na pewno jest inżynierem tutaj moim. Bo Roller Coaster już nie jedzie, więc stwierdził, że będzie sobie moim inżynierem. Dokładnie. A czekaj, bo ją haubicę wystrzymałego. Wyścig, no i cóż, no. No, haubica, jak tam być? Jak tam pokonywanie... Dobra, haubica, zaraz zadam takie pytanie. Jak tam pokonywanie mnie w klasyfikacji? Kiedy się rozpędzi? Poczekaj, aż ja się rozpędzę. Wiesz, haubica, ostatni... Jak ja wezmę rozpędu... Poczekaj, coś tu powiedział za mnie? Ja mówię, że ja jestem, bo tam... Ty, a jak tu się odwoła do kary, to chyba okazać, że to ja mam trochę dochodu nie będzie. On ma trójki. Tak? On nie ugra nic. David, ja powiem tylko... Jedzie na bocie, nie? No jak tak, ale on... dalej na bocie jedzie? Tak, Ramzy to go od jakiegoś 20 okrążenia jedzie na... Nie. On przyjął bota na jakieś 2 okrążenia i zaś go wywaliło. Dobra, wywaliło go, bo internet na to. Około 1/3 wyścigu pojedzie na bocie, nie? Jaką kurwa 1/3? To prawie 1/3. To było 23 okrążenie jakoś tak. Około 20 okrążenia. Ile? 9 kółek, no to tam... No to 1/3 w teorii, nie? Dobra, zobaczymy co z tym zrobimy, pogadam z Cloverem i podejmiemy decyzję. David może być na podium, bo David na pewno wie, że ma chyba piątkę jedną, a nawet dwa. Krantowy po zwycięstwo, więc... Nie, David ma... Jeśli Krantowy się usprawiedliwi, że problem z F1 albo problem internetowy chciałby postawić bardziej na to drugie. I to pod, za to jeżeli będzie na podium, to ma podium. Ma kłopoty z internetem, to był sam internet. Bo to jest usprawiedliwienie i to... Problemy kierunkowego. O, wywaliło mi Tima. Ale bym się śmiała, jakby wywaliło tam przed ostatnim okrążeniem. Nie wywaliło. Tak połączyłem się razem. Tylko oglądasz, więc tam już... Zostało tylko dosłownie półtorej kółka, więc ja już tylko chcę dojechać i już Lidowi oddaję zwycięstwo. Bo jestem uszkodzony. Ej! Reed wygrywa ten wyścig. Ej, ty Kolega z McLarena i gratuluję. Co masz uszkodzone? Skrzydło przednie. Haubica! Haubica, patrz tam ogólny. Tak, jest delikatna limonka, ale pod sterowność rzuci to mocno. Mocno czuć i już mu oddaję to zwycięstwo, już nie mam tam. Hobbita, dawaj, patrz tego. Dobry fotos. A jaki fotos to? Oczywiście na stronę FNM, czy sam nawet. Jakie dobre! To ty mi chcesz tutaj króla Albona obrażać? Król Albon? Imagine obrażać króla Albona. Bo to jest balonik. Książę Albon. Nie, dobra. Rozpoczyna się ostatnie kółko. Ale kurde, jak na takie warunki, że 11 osób dojeżdża, to jest niezły wynik. Weźmy GDDR. Ja mogę być... Podium miałbym. Miałbym podium, bez dojechał to. Kto mówi? Asaf. Mogę być na... Mogę być naprawdę dumny, że to się utrzymali na takich warunkach. Ja nie mam wchodzi, ale wtedy były trzecie na początku. Ja miałem start, wszystko, dobre okrążenia i te safety car'y mi popsuły wyścig. Ja też. Teraz już tego nie cofnę, wyścigu nie powtórzę. Szkoda. To co restartik, nie? A głosowanie najprawdopodobniej nie przeszło. No nie przeszło. Bo nie było przynajmniej połowy kierowców oddających głos. Czekaj, ile było?
I proszę państwa, to jest a last lap of the race. So far. No to bardzo mi przykro, no. Głosowanie nie przeszło. Trzykuc ma 12 okrągłych. Nie wiem, czy po to chwili to. Czy Trzykuc wyprzedzi Kulbajka? Ale Trzykuc mnie? W życiu? Trzykuc... On ma 15 sekund jeszcze, który nie odwołał co coś. Trzykuc... Na drodze. Trzykuc... To jest ostatnie kółko. Ej. Wiecie co wam powiem? Powiem wam tylko tyle, że David będzie miał podium, bo David ma 5 sekund kary chyba za coś kara i się do tego odwoła i będzie miał 6 sekund kary. A ile ma teraz do finansowego? Kurde. Ja będę decydował odwołanie. Verstappena zrobił, haha! Verstappena zrobił, spalił. Boże, w końcu podium po tych dwóch wyścigach. It's a fucking podium, mate! It's a fucking that's podium! That's it! Dobra, Rida, siebie i kto trzeci? Dobra, jeszcze kraftowy, ale może mu coś kto by to zrobił? Zobaczymy. Właśnie, tu będzie... Nie będzie, tu nie będzie. Mogę dojść do głosu. Tu będzie kwestia sporu. I to dość mocna kwestia sporu. Nie ma. Nie ma. No to zapraszam. 4 sekund zapraszam. Reed i Szykuc. Pan się skargi już? Skargam, będziemy się zajmować się potem. Ja lecę na konferencję. Ja też tam lecę, bo to było. Dobra, bo to są, bo oni jeszcze ogromne wyścigi nie skończyli komentować. Teraz jest kapłem, bo Darko on jeszcze jedzie. Dawaj Darki. Co? Dawaj Dark Owen, Darki. My favorite. Już, ostatni zakręt. Rób do nas, dawaj do nas zrób. Dawaj do nas. Dawaj, tyłem jedź, tyłem jedź. Z tyłem wjechać. Masakra. Ale kamera. Nie chciał się przekręcić. Dej. Brakuje ręcznego. Reed, dawaj na górę, na wódkę komentarzy. A, bo nic nie pnie. Musi się pnie, dobra. Poczekajcie, tam idę do nich na górę. Thank you.